Witamy Państwa serdecznie. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na finałowy mecz o puchar. Emocji na pewno nie zabraknie. Dobra pozycja do oddania strzału. Piłkę przejmują rywale. Walka o piłkę. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Van Persie. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Będzie groźnie, on potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają zarówno w polu... Czy to wykorzysta? Ależ teraz ładnie uniknął tego wślizgu. Udanie przeskoczył. Sędzia pozwala kontynuować, jak sędzia poczekał na rozwój wypadków, jednak rzut wolny. No i snajper. Jest wybornym technikiem, swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. Ładnie główkuje. No i Van der Vaart. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piękny gol. Dobra wymiana podań. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Blind, bardzo jesteśmy ciekawi dzisiejszego występu tego piłkarza. Temu graczowi nie wystarczy czekać na przeciwnika. Często szuka ich sam. No, z tego miejsca można strzelać. Czy to wykorzysta? Dośrodkowanie. No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Broni i grają dalej. Przy piłce Robben. Arjen Robben ma tryk do konstruowania akcji ofensywnych i zaskakiwania przeciwnika. Sędziego był faul, no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Blons. No i widać, otrzymuje wsparcie od partnerów. Szansa na gola! Strzela! Jest! Znakomicie! Na listę strzelców kolejny raz wpisuje się Arjen Robben. Ma szczególny status w klubie. Oddaje piłkę koledze. Strada piłki. Czy to wykorzysta? Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Robin van Persie wybiega na pozycję. Van der Vaart.
Czy to wykorzysta? Może być groźnie. Skutecznie, choć trochę bez pomysłu, wybija tę piłkę. Ładnie wymieniają podania. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Teraz Robben. Ależ niesamowity atak obrońcy. Podniesiona chorągiewka, spalony. No i piłka wyszła poza pole gry. Lons. Teraz Van der Vaart. No i Van Persie. Czy to wykorzysta? No i Van der Vaart. Robben. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Gol! Pokonał bramkarza. Kolejne trafienie. Warte zobaczenia w powtórce. Ich przewaga rośnie. Widać, że nie rezygnują z szans strzelania kolejnych bramek mimo przewagi. Ta piłka wpadła do siatki centymetry pod poprzeczką. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Przechwyt, ale nie opanował. Rafael Van der Vaart teraz. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. No i drugi gol na jego koncie. Zapowiada się na hat-tricka. Bramkarz przy tej akcji mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. No i Snyder. Prowadzenie 4-0. Jednostronny spektakl w tej pierwszej połowie. Pierwsza połowa meczu turniejowego poza nami. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. A teraz przy piłce Robben. Lons. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Gospodarze chyba już kompletnie się poddali. Nawet kibiców już właściwie nie słychać. Bo tego wyniku nie można zmienić. No i Snyder. Robben. Arjen Robben. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Pięknie broni, brawo. Bardzo słabe spotkanie w wykonaniu bramkarza. To jego pierwsza udana interwencja. Przyjął i odgrywa z powrotem. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Van der Vaart. Czekamy na dośrodkowanie. Robin pechowo w poprzeczkę. Piłka poza boiskiem.
trzech zawodników zdecydował się zmienić trener. De Jong. No i Van Persie. Tracą piłkę. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? No i udało się odzyskać piłkę. Huntelaar. De Jong. Strzela! Świetnie zblokował. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Idealny przechwyt. Na połowie rywala już ruszają z kontrą. De Jong. Już ma wsparcie od partnera z zespołu. Czy to wykorzysta? Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szanemiczny był ten strzał. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Blind. Robben. Van Persie. Blind. Nie jest sam. Huntelaar. De Jong. Zdecydował się na strzał. No, zastąpił bramkarza. Akcja zatrzymana. Klaus-Jan Huntelaar. Ależ wspaniale grają piłką. Ładna akcja skrzydłem. Jest teraz szansa na dośrodkowanie. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. No, tym razem nie udaje mu się zdobyć bramki. Ale ma już gola i widać, że dąży do strzelenia następnego. I po odbiorze strata piłki. Van Persie. Robben. Van Persie. Robin Van Persie wybiega na pozycję. Huntelaar. Czy uderza? Ach, przeniósł nad poprzeczką. Wznowią grę rzutem rożnym. Dobra główka. Jest gol! W tej powtórce widać wspaniała akcja zakończona kapitalnym strzałem. Nieczęsto można zobaczyć w futbolu takie perełki. Centra z rzutu różnego z lewej strony i wspaniała bramka. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń i wszystko jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego zwycięstwa i wysoko prowadzą. Masz rację. Ciekawe, czy był spalony, czy też nie. Van Persie. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pusta bramka, ale zmarnowana okazja. Nie ma gola w takim momencie. Zagrał piłkę głową. Takimi strzałami go nie pokonają. Szaleńczo atakuje obrońca.
Czy to wykorzysta? Dobrze, wygram to starcie. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Koniec meczu, brawa, zwyciężają, są mistrzami. Wspaniale się zaprezentowali i zasłużyli na ten tytuł. To było naprawdę świetne spotkanie. Chyba wszyscy marzyliśmy o takim finale.